dzisiejszym odcinku odwiedzimy tajemniczą rezydencję na uboczu. Według internetowych plotek teren należał do, potocznie mówiąc, handlarza bronią, choć jego historia nie jest jasna. Blisko 6-hektarowa działka poza kilkoma mniejszymi budynkami mieści dom o powierzchni aż 800 m2, wybudowany prawdopodobnie na początku lat 90. Wewnątrz znajduje się nawet zadaszony basen, 10 sypialni, co daje do myślenia ogromny sejf, którego drzwi były ukryte za szafą w dość ciekawej piwnicy. Zapraszam na eksplorację. Chwila! Jako że w tym miejscu byłem 4 razy, to chronologia nagrań będzie się nieco różniła. Przebitki z drona wykonałem stosunkowo niedawno i przy tym towarzyszyła mi grupa Urbex, moją pasją, którą serdecznie pozdrawiam. Dodam, że pewnego razu podczas nagrywek ze Sietrą, Janem oraz Marcinem postanowiłem po cichu zamówić pizzę na adres tego miejsca. Także zaczynamy. O stary. Ja. Ale mi się od chyba sam wiecie. Ja. Kiedyś tak też będę miał. Co tam masz? Taki po prostu jakby... Barek coś zrobiony. No. Ale już kable zaczęli szabrować. Ile tych kondensatorów ma dołączone? Ale czuć spaleniznę. Chyba tam się paliło. A tu doszliśmy do głównego wejścia, to które było zamknięte. Ładne schody. I taka śmieszna ławeczka dwustronna. Coś takiego. Fajne, fajne. I łazienka. No, zatrafię pracownika z prysznicem. Widać, że nie było chyba instalacji centralnego, w sensie, czyli może inaczej, nie centralnego ogrzewania, tylko to było, wiem, że tutaj są piece gazowe w każdej łazience. Aha. Tak bez sensu trochę. Może tak im się podobało. Żeby gaz doprowadzać do każdej łazienki zamiast... Sensu trochę. Rurek. To jest taka kuchnia barek. No i właśnie o tym mówię, mamy kolejny piec gazowy za ścianą. Bez sensu. Ale kto Boga temu zabroni? Tak, ten pochłaniacz fajnie wygląda. No niestety tutaj nie ma nic w szafkach praktycznie. Ale jest Ewa. Ewa już przyrosła tutaj. Kolejne obudowy od grzejników, a bo widzisz, bo grzejniki... No nie wiem, zobacz, tutaj można ten podkurzacz w ogóle. Co tam? O, zobacz. Podkurzacz. Ale fajny. Takie lata 90 mocno. Jeszcze te kolory takie pastelowe. No. Jest. Co, patrzysz ile wat? Nie, patrz, co to za firma jakiś. Dom Gos. Coś takiego. Nie wiem, dziwne. Grzejników nie ma nigdzie. No ja, grzejniki już tam wyszły razem pewnie z właścicielami. Wyobraź, że leżał taki wielki dywan, stawy fotele. Moim zdaniem to stół tutaj już jest taka jadalnia. No jak dla mnie to jadalnia bardziej tutaj. Większa, a tutaj zobacz, jak masz takie te szafeczki, to raczej taki, nie wiem. No może. Że tu tego, że taki, nie ma. Tu pewnie stały jakieś kanapy.
tutaj stał duży stół z krzesłami na przykład i mogłeś zawsze sobie tutaj przedłużyć. Jak na przykład dużo ludzi przychodziło, tu otwierałeś to wszystko i na przykład jeszcze tutaj na przykład, no. Dla takiej dużej wigilii. No. Nie wiem, może krewni zjadą. Zobacz, jakie fajne ozdoby to na suficie są. Ja tu generalnie byłem wczoraj, więc tak po prostu już nie robi na mnie też takiego wrażenia, ale to myślę... Ja znowu to same miejsce. No i znowu mam same rzeczy, zwraca uwagę. Dobra, chodźmy tam może. Zastanawiam się, co na górę czy na dół? Nie no, na dół, dół cały tam, tylko piwnica na koniec. No ja tam... Fajne są te kamienie. No, pewnie są dużo fajnych rzeczy. Taki spoiler alert. Mamy kolejny... takie lobby. No i kolejny kominek. Wody. Zobacz, jaki koleś, naprawdę kominek, te kominki są tutaj wszędzie. Ten jest taki już trochę rozdony. No, ale ja nie rozumiem, po co to? Co to dało komuś, że to on odsunął? Ja nie wiem. Cegie chciał się dostać do tynku. Nie mam pojęcia. A, ten krzejnik jest jeszcze. Się ostał. A to ten no, stary. Żeliwny, no. No i tu kolejna łazienka, kolejny piec. Naprawdę, to jest... To jeszcze kominki i piece gazowe. W takim razie. Takie punkty grzewcze, jakieś grzewie się rozstawiają. Dobra, tu jest zimno, pyk. Wiesz, jak jeszcze nie rozwinąłeś odpowiednio tam funkcji ogrzewanie. Tak, to ten, nastawione jest. To tam, tylko no. Takie piecyki możesz stawiać. No, kolejny ten pokój. Ale to jak widać, zaczyna taka ślinka się wydzierać. Nie otwieraj okna, bo to wejdzie. To no, tutaj już w ogóle próbował wejść. Aha. Tu nagrywali pewnie jakieś teledyski do Die Antwort. O, i takie? Jakieś roślinki musiały być. Ciekawe. A pilot jest. O, cyfra plus pewnie. Cyfra plus. No, a zawsze rozpoznam ten pilot. A no i kuchnia. Kuchnia bardzo fajna. No i main kitchen. O zobacz, sok nawet został. Ciekawe z którego roku. Nie wiem, nie śmierdzi jeszcze chyba. No z 1936 jest sobie. O kurde. Co mam napisane? Dasz numer? Nie. Nie pij tego. Nie. Co? Też to jest mój sok. A. No dobra, nic ci będzie. Chyba mój. Nie wiem. Coś się roślinki wydzierają tutaj. No, to jest naprawdę. Ale fajny, dobrze. No. No, w sumie przerosło. No. Fajny, nostalgiczny widok. Normalnie można się poczuć jak w jednym z bloków w Prypecie. Kto za debil rzuca po prostu? No i przyszedł czas na naszych gości, czyli Jana Sietrę oraz Alan Walkera. Podczas wspólnej eksploracji chwilowo postanowiłem się oddalić, żeby zamówić pizzę. A niech będą dwie duże pepperoni po prostu. Z, tak, do jednej tam czosnkowy, a do drugiej pomidorowy. I prosiłbym o telefon w momencie, gdy dostawca dojedzie i można płatność kartą prosić? Jasne, super, dziękuję bardzo. Za ile mniej więcej można się spodziewać dostawy? Za ile czasu mniej więcej? Aha, okej, okay, spoko. Do kogo należała ta willa tak przed oczywiście, bo mogę przejmować... Ty jesteś w tym momencie w willi dziadu, jak zrobisz tutaj krok, to jesteś no, ten fermy fretek w czarnym pilotu. A to wczoraj właśnie Marcin mówił, że fretek, ten ferma fretek. No to wygląda podobnie, nie? No. No, jeszcze ten, jak mamy do zimy, to mógłby się sprawdzić radiację i byłby komplet taką lewą sprawę. Mhm. Dopóki jesteśmy tutaj przy ogrodzie, to proponowałbym przejść i od razu jakbyśmy w temacie tych dziwnych zwierząt. Jeszcze obok grill. No, no nie wiem, albo może dla papugi, nie wiem. Nie wiem. No bo... Ej, zobacz, że kopało. Widzisz dziurę? No to też nie wiadomo. A, no. No papugi nie kopią, słuchajcie. O właśnie, może kret. No. Nie, coś to się lubiło spinać. Po tych... Po...
drzewach. Ja stawię na jakiegoś gara. No piszcie wiem, no. W komentarzu. Co? Piszcie w komentarzu. Tak, piszcie w komentarzu. No nie wiem, nie wiem. Ankieta taką. I to zastanawia, dlaczego tu jest taka krata i tu się zamyka. Fatalna? Nie wiem. Ty, masz pokój nowy. Więzienie, ale blisko nowe. No nie wiem, i tu jest jakiś wąż i kogoś. To jest taka sama beczka jak tam. To tam była rozwalona. Ty, racja. A, to tego nie zauważyłem wtedy. Ty, rzeczywiście, to jest obłożona jakimś tynkiem. I słuchajcie, to dwa krzesełka, jakiś prowizoryczny stolik, to wygląda jakby miejsce na popijaki. Szczerze mówiąc. Takiego. Picie w beczce? Chociaż wiecie, co ja widziałem kiedyś? Słuchajcie, bar zrobiony z beczki. Beczka mniej więcej takiej wielkości, okienko wycięte, drzwi z tamtej strony i przez okienko podają piwko i takie inne rzeczy. Teraz proponuję przenieść się do środka budynku, od razu na pierwsze piętro, którego jeszcze nie zwiedziliśmy. Tutaj można poczuć też spaleniznę w ogóle. Ponieważ palił się dach. Ty, rzeczywiście. No. Wyraźnie to czuć, ale także mamy kolejny już. Znowu kominek. Czwarty? Chyba tak, wiesz. Ale ja już przestałem je liczyć. No i właśnie tutaj jest, jak mówiłem, o tych 13 sypialniach, że ich jest no sporo. Powiem ci, no nie widzę żadnych numerów na świat. To mnie zastanawia. Wiesz, może ktoś się pozdejmował. Chociaż? No i znowu masz kominek. No nie wiadomo, 14 maja 99 rok. Kto zabił do zlubianego i szanowanego lekarza? Dobre pytanie. Żyj spokojnie, zabezpiecz się u nas. Wielka promocja do końca roku. Systemy alarmowe już od 1500 zł. Profesjonalny system alarmowy, przewodowe i bezprzewodowe. Modernizacja istniejących systemów. Podłączenie do monitoringu i agencji ochrony. Kompleksowa kontrola nieważne. Słuchaj, który rok? Weź mi powiedz, który to jest rok? Moglibyśmy sprawdzić CDIG. Nie, ale zobacz na drugiej stronie, czy jest jakaś data na pierwszych stronach. No, może chociaż po samym systemach. Bo powiem ci, że to mi wygląda, ale... koniec lat 90. albo początek 2000. Zaczyna nazwę firmy. O, centralkę znalazłeś. Gratulacje. To też byłoby trzeba wiedzieć. Adi Security. Adi. Fajna nazwa. A, słuchaj, tu mamy ten kilka zdjęć. Aha, czyli... Ale to są, wiesz co, to są te takie... Nie wiem, 2007? Tak. Może nowsze, no tak czy inaczej. Są tutaj dokumenty. Power 8, oferta właściwie. Sorry. Cameron. Oferta. Ej, sprzedaży. Ale patrz, to jest pager. Od razu mi się z Vice City skojarzyło. No nie, dobra, wiesz co, chyba z tymi datami to chyba by sobie poleciałem. To raczej jest wcześniej, bo zaczyna telefon na zdjęciu. Raczej chyba przez VPN-a to się nie łączył. No, lata 90. No. Ale słuchaj, tutaj widać na przykład oferty, zestaw nadawczy do monitoringu, 1150 zł. No takie niby tanie te ceny, ale przyciski po chyba, że... 150. Chyba, że na... nie na stare, tylko jakoś tak... Nie, to jest cenik obecny. Ale tanie, powiem szczerze. Wiesz co, to było z 20 lat temu. To już nie było takie. Może być tanie. Wiesz, inflacja, no nie? No właśnie... No i tutaj mamy... No i ta centralka. Tak. A to ja jej wtedy nie zauważyłem, tak. No, ale zaraz widać, że się... A nie, to jest tak przytopione do transformatora. A, to, ale do tego się przykleiło. No jest akumulator, jest ten. Tam jest, zobacz, 1991 na samym dole. Tutaj, na papierze. Ile? 1991. A, faktycznie. No to ten, no to trochę lat ma. No. Szkoda, jak na tym nie działa, ale ja mam w plecach, może włączyć. Gdzie jest syrena? Przy schodach był dzwonek. Był dzwonek, ale tak samo do syreny, żeby... Nie, tu jest to teoretycznie potrzeb, jakby się tutaj wkręcić, to teoretycznie idzie do syreny. Teoretycznie. Ale jest podpisane. Dobra. Ale może nie działać już. To jest kwestia sprawdzenia. Tak, słucham? A, okej, to już chwileczkę, to proszę poczekać jeszcze tam parę sekund. Jasne, okej, dzięki. Oni jeszcze nie wiedzą, ale zamówiłem pizzę. Nie wiem, jak ja przejdę tędy z tą pizzą, żeby czas, że ona wyląduje. Ale na Urbexie wiadomo, że można zgłodnieć.
wrócimy sobie do środka. I teraz trzeba zrobić szybki manewr. Chciałbym to zanieść na dół do tego budynku. Tylko najgorsze, jak nie wyjdą, bo oni nawet nie wiedzą, gdzie jestem. Wyjątkowo sprawnie. Chyba na wnętrza. Au! To bolało. Jestem przygotowany, niespodziankę widziałeś już? Nie. Wiedziałem, jak leciałeś przez to. Na te 90 lat. No. Stara wanna. O, ja tu nawet jestem. Wszystko trzeba wychodzić. No już tak. Widać można. Prawie jak w Prypecie, tylko tam nie ma takich, nie wiem jak się to drzewo nazywa. Sosna. No, sosnów nie ma. No nie. Nie ma sosnów, nie ma świerków. Iglaste. No, iglaste, no właśnie. O, tu można mieszkać. O, patrz co tu jest. Kolejne, to potem się tym zajmiemy. Nie róbcie takich rzeczy, ludzie. Potem się tym zajmiemy. Zrozumiałe. Pokój. A, tu jest ta duża klatka. Jest kolejny kominek. Nie rozumiem. O, i kolejna łazienka. To było oświetlenie. Takie trochę... A może to była łazienka dla dzieci i nie musiała być tak wysoko? Ale wiesz co, zawsze mnie zastanawiaj, może zawsze zrobisz tak? Tak? I wiesz, spójrz jak to wygląda. Dobra. A te płytki, jak to płytki to takie... No, takie... 89 rok? No, może być, no. No już takie, no za stare to wygląda. Mhm. Zresztą to za, zobacz, ten ceramik na ogóle. O! Nie tak teraz, że plastiki. No to nieźle. No i standardowo piecyk gazowy. Tak. Ale fajnie, bo tutaj ten... piecyk, nie, to jest sorry, to jest elektryczny piecyk. To tak w drewienku fajnie jest zrobione. Że nie tylko te kafelki w łazience zawsze, tylko jeszcze drewienko jest fajne. I to tutaj wpadowo. Wow. A, to jest taki ten, jaki wyłączny. Fajna miedziuszka bardzo. Aha. No tego już niedługo pewnie nie będzie. Taka szybka prognoza. Dzisiaj jest ciepło. Zimowe wyglądu wyskiwacze. No. Też jakaś kuchnia. Dla gości. No tutaj tam... Stop, watch, supper. A się głodny zrobiłem. No ale to sobie zjadę. A zamówmy tu pizzę. Właśnie, tylko ty przyjdź. No właśnie. To musi pan naokoło iść, tam jest dziura w siatce i... No i to mówię, że tutaj się paliło. Co? A, tutaj? A no rzeczywiście. No to szybko było ugaszone. No chociaż zastanawiam się jeszcze na inną rzecz. Może to nie prąd się zwarło. Może. Ale zobacz, widać, że dawno się paliło, bo... Ale to... Nie, to trochę bez sensu, że paliłoby się i na to by nałożyli nowy strop? Nie nowy. To dziwne trochę, no bo tutaj zobacz jakby. Nie no, jak wejdziesz na górę, tam się jakbyś chociaż w sumie... To na górę dawaj. Poczekaj, to może już przejdźmy tutaj do końca. No to jest tyle... Czekaj, wow, ale fajnie się tutaj za... Jak to się... No wiadomo. O co chodzi. Standard. Fajnie się wypuszcza podłoga, tak w taką górkę, taki zawsze jest tak gładko. Tu jest taki
Bo ktoś łazie potem, to tak nie było. A rzeczywiście, no. No ktoś to ułożył. I w końcu puściło. Aha. Dobrą zabawę. Ale to fajnie, bo to jest każdy pokój ma inny kolor. Tu jest taki kremowy, tu jest taki turkusowy. Tak, mieszkał tylko ze swoją żonką, z tą żonkami. Pomarańczowy. To mógł każdą noc w innej sypialni. Tak, tak. Ale kurde, ile... Ja też się zastanawiam, ile tu osób mieszkało? Kurde. I... No bo zwykle raczej domów nie buduje się dla... Nie wiem. Także zapraszam do Sejtan do piwnicy. Ła. To tutaj dokonała tego mordu, tak? To tutaj są kotki. Sauna. Tak przynajmniej tak, ale tak nie do końca jestem pewien tutaj. Nie, to nie jest sauna, bo sauna ma drewnianą podłogę i piecyk. No właśnie, piecyka nie ma, jest taki odłącznik. Odłącznik to był ostatnio właśnie w pałacu, w którym była sauna. Może ktoś miał po prostu dużo tych płytek i zrobił saunę, tak żeby potem się poślizgnąć na podłodze. Nie powiem na 100%, ale nie wydaje mi się, chociaż ten włącznik tam był bardzo podobny włącznik do załączenia tego piecyka całego. Tu są też opakowania po tym... Zaletka także do mięsa. Tak, do wędzenia i do tego jest tam wędzarka. O, to jest taka konkretna wizja. No. No. Trochę mięsa można tu ugrodzić. Nawet byś się zmieścił. Tak. Co, nie otwarte? No, mleczko do kawy. Czy do czegoś? Czekaj. Przed końcem data na wieczku. Słuchaj, 2000 rok, lipiec. No. No, kolejny piecyk. Piecyk, zobacz na to. Dlatego tak z klimatem ma ten dom mafii, domu dziada i tym podobnych, to tak mnie zaczynało przekonywać. No mówię, że będzie duże metalowe, nie chodziło o boiler. Akurat jest. Ale to nie są drzwi byle jakie, to są no nie. Koncerny. Ale zwróć uwagę na to też, że ta szafeczka, ona jest pod szerokości do... No czyli właśnie. Ona zasłaniała to wszystko? No dokładnie, no zobacz, jak przymkniemy, nie ma tam nikogo. Łez. Dobra. No to masz rację, jeśli ona jeszcze wejdzie na szerokość, no, to by chciał ją przesunąć? Bodaj, ja powiem, potrzebuję. No i powiedz mi, no, to gdyby... można jeszcze troszkę, ale to jest szczegół. Wchodzisz tutaj i praktycznie nie zwracasz uwagi na to, bo wszędzie jest drewno w tym hotelu i to się po prostu zlewa, no kurde. No. Dlatego to mnie trochę zastanowiło właśnie w tym temacie, jak wystawialiście na hotel, a tak kurde, ja też nie wierzyłem w ten dom mafii, ale kurde ten safe mnie jakoś tak trochę zmieszał. Ty, dobra, weźmy, zobaczmy to jeszcze raz, bo widzę, że próbował to otworzyć. No dokładnie miał tak. Pani palnik, acetylen, pewnie tak. No. Kurde, one są... Ciężkie. Mówię, że będzie dużo metalowe i no nie mówię, że z betonem w środku, no ale... Zamyk... Pokój jest na górze, nie mogę. Ale nie, to było... Dobra, otwórz to teraz. Nie, słuchajcie. Nie no, są zamknięte te tam zablokowane te szczeble, więc się nie zamknie. Słuchaj, te dwutelowniki, to znaczy, że nigdzie ich nie widać w żadnym innym pomieszczeniu, no nie? No tak. To znaczy, że strop jest wzmocniony, walker będzie wiedzieć tak. No co my tutaj mamy? Mamy gaz. Tak, piec gazowy, piec węglowy. Nie wiem, czy to jest do... Nie boiler, bo nie jest ocieplony. Kolejnik wyrównawczy? Nie wiem, ale... Do... Nie jest do centralnego przodkiem? Możliwe. Tak się znaczy, dziwię się, że to jest jeszcze całe i nie pocięte na kawałki. Szczerze mówiąc. No wiesz, no... Kwestia czasu. Nie tak, będzie tak. No i tu mamy, jeszcze co mamy? Kontrola, wyłącznik pompy, włączymy pompę, pompa nie działa. Tak, to jest nawet, tak. Nawet jest stycznik sobie został. Mhm. Dobra. Takie styczniki mamy w pracy. Troszkę, no troszkę inne, ale podobne. No ale styczniki. Dobra, czyli już do baru. Jest fajny bar. No, ale kolejny. Opuszczona pizza z zakrytym logo. Ale czuć to. No. Czuć tą pizzę. No. To jest taka pizza. Tak, pizza z GTA.
Wy to zamówiliście. No oczywiście, dlatego mnie nie było. O kurczę, zobacz jak dobrze zachowana pizza. Spróbuję kawałek. Nie wiem, dobra. Tylko szkoda, że... I tym smacznym akcentem kończymy dzisiejszą eksplorację. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem i zachęcam do subskrypcji. Wpadnijcie również na kanały moich gości. Linki w opisie. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!